Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Karashan. Pewnej nocy w Karashanie otwierano operę. Witam na naszej scenie! Nazywam się Barnes Inspicient. Portale do Mediva są piętro wyżej, ale najpierw obejrzyj nasze przedstawienie. Pierwszy. Opowieść o zakazanej miłości. Gdybym ja wiedział, co to jest ta Juliana, co ona tam przyzywa. Moi drodzy. A zróbmy sobie drag, co? Freeze Mage'em jeszcze nie robiłem żadnego tego, żadnej chyba przygody. Zróbmy sobie jaja. Kontra! Juliana! Chyba zaraz się okaże, że to zły wybór. Wiedza to potęga. Co jest? Wyzywasz moją wściekłość? Broń się zatem! To w takim razie nie był dobry pomysł. Ja niczego się nie boję. Oprócz myszy. Dobra, ryzyk fizyk, co? Moi drodzy. Ten stół już wymaga. Nie masz jednego damage z łapy. Nie masz. Dobrze. Bardzo dobrze. Ja chcę teraz dobrać kartę, nie, zagrajmy według many. Barnes, przepuść nas. Musimy dotrzeć do Mediva, zanim z tego przyjęcia zrobi się tragedia. Czym jest teatr bez przedstawienia? Czymże przedstawienie bez widowni? Nie przejdzie. Takie coś, co może stać. Nie dynda, takie coś. Ona ma tylko 15 hapsu, więc... Dobra. Idź ciemna nocy, a z tobą Romulo, mój luby. Ej, ale ja bym chciał dostać... jakieś... droły. O, na przykład to. Przybył Illidan. Nie jesteśmy gotowi. Za mną, kochaną! Nie przejdzie. Akurat te taunty tam i dyndają i powiewają. Dobra. Śmieszne to będzie. Szkoda, że jej dałeś. Ale jakoś wymyślimy ten damage, co? Nadchodzi krew! Gdyby coś się złego wydarzyło, to może tego. No to ogień! No to ogień! Rekstraza się nie przyda, ale pompujemy w takim razie. Aj, trzymaj zdrowie, trzymaj. Ktoś tu dostanie topor. A to mnie dynda. To mnie przeszkadza. Niechaj przemówi do niebu. Dobra, jest tacy.
12 damage'u. No w sumie mogę to pacnąć. To w przyszłej kolejce to dopinguje i będzie z głowy. Chyba, że zaraz jeszcze jedno takie przywoła. Nie. Draw na końcu, jak nakazuje kultura. No i co ty tu poradzisz, moja droga? Niechaj przemówi do mnie ból. Jak na moje oko, to ty nie żyjesz. A nawet bardziej to zagramy z klasą. Bum! Freeze-mage'em też się da, zobaczcie, lochy, tę przygodę zrobić. Lochy, już ten shake spinowe psiada. Zakończony! Zostały jeszcze dwa. No to fajne do Priesta. Już widziałem, jak to grają nawet. Miła babunia! Ale jej oczy skrywają straszliwą tajemnicę. Drodzy stronnicy mają 1-1 i kosztują 1. Ale ekstraza za 1 to nie jest wcale taki głupi pomysł, co? Ale trzeba by takich wybrać stronników, którzy mają jakieś fajne moce, nie? W stylu szarży na przykład, nie? Ale wiecie co? O, Łukasz zdobywa kartę Sogot. A spróbujmy Freeze Mage'em, co mi tam dynda. Czy on kosztuje 1, czy nie. Freeze Mage ma z drogich stronników Taurisiana, Alex nic więcej. Ale gdybym wrzucił Antonidasa za 1, ale bym mógł sobie spell robić za friko, co? Wielki zły wilk! I Maligosa. Jak nam się nie uda tym, to walniemy Maligosa, Antonidasa i pojedziemy z koksem. Dociąg, moi drodzy, tylko dociąg. Tylko dociąg się liczy. Pędź, miły gościu, pędź! Ale dlaczego oni mają taką health? Tamten 15. Widzisz, jak przede mną truchleją? Oj, pomyłka. Przepysznie. Witaj, bratnia duszo poszukująca prawdy. A to też fajne. A, ale tylko jedną kartę dobiorę, to już mniej fajne. To jest niemiłe. No my gramy swoje, nie? Nie mamy czas. 20 damage'u nazbierać to raczej nie będzie jakiś mega styczny problem. Haha! Wspaniały występ! Wyszło lepiej niż z tym ogrem, którego ganialiśmy w ubiegłym tygodniu. Baby! Dobra, to nie jest jakaś jeszcze tragedia, nie? Ale już wypadałoby takie coś zrobić.
Tak, zrobię. Na razie mi się nigdzie nie śpieszy. Damage'a już mamy. A jest, a jest blok, więc czuję się bezpieczny. Jakich masz wielkich stronników? Aby cię łatwiej zmiażdżyć. Twójoko, poro w prozo. U, baby. Razem życie. Hello. 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 Mam gotowe. Ej, no myślałem, że jeszcze mam dwie many. Jak ktoś mówi i kto to powie, że Freeze Mage jest cienki na przygodę. Ja mnie tam straszysz, nawet mi z bloka nie zdejmiesz. A, zdejmiesz. Chłopie, ja ci tu mogę takie czary mary zrobić, że ty się nie pozbierasz. Jesteśmy chłodni! Paszetni stąd. Miła babunia. tajemny olbrzym. Jest mój olbrzym, którym mnie Mystic męczy. Przed nami ostatni akt. Okrutna wiedźma ściga dziewczynkę szukającą drogi do domu. Zadaj 100 punktów obrażeń. Nie działa, gdy Dorotka żyje. Dobra, moi drodzy, jedziemy z koksem. Zmienimy maga na innego maga. Może też będzie miała 15 healthu, to się... Khadgar! Kontra... Jędza! No to moja Dorotka. A, to też niedobrze. To potęga. A tak to jest dobrze. Nie, chcę normalnych stronników do grania na początek. O, na przykład zbieracza łup. Serpłetwina, żmije many, talnosa, uczennice. O nie, nie pozwól, żebym mnie skrzywdziła. Stronnicy po lewej mają szarże, stronnicy po prawej prowokacje. No dobra, to mnie pasi. Będzie zaraz zbierać łupów na szarży. Pysk. No dobra. Daruję ci. Zaniu mam to sobie, dobra? Ej, dawaj to! Gotowe. Chwyćmy się za ręce. Razem będziemy silniejsi. Kiedyś będę taka jak ty. Jedziemy z koksem. Kolejna nocna łowa. Czuję krew. Ty taka jesteś łajzucha? Kto chętny na przygodę? Ogień! Przecież jestem agromagiem. Co żeś poszalał? A co robi agromag? Agromag nie robi nic, tylko wali w mordę. Na dole czeka major domus executus. Mam mu oznajmić, że przybył za wcześnie? Tak. Na chwilę poczeka. Pany. To mnie się nie podobuje. 3. I 3 to jest 6. 8. Jestem one of lethal. Ja?
Zróbmy to tak, Lidl, na przyszłą kolejkę. Nieważne, co się będzie działo. Chodź i walcz, robaku! Jejejejejejeje, nigdzie nie wrócisz. Magiem można wszystko zrobić. Za każdym razem... dobra, to dla szamana. I czyhający we fosie. No i co? Łomotrzy. Kolejna karta, którą mnie męczy Mystic. I odblokowano dwa wyzwania klasowe, ale to już w kolejnym odcinku. Jeżeli wam się podobało, to łapki w górę. I zapraszam na kolejny odcinek, w którym będziemy się bawić wyzwaniami klasowymi.